I jednak jest tam też sporo konfabulacji, także no generalnie no, staram się, nawet jak opisuję rzeczy, które nie są prawdziwe, nie dotyczyły, no to na przykład właśnie dotyczyły mojego znajomego kolegi, to już tam staram się. Czy wiesz, że gdy wieczorna cisza gra, tęsknoty nutę ma muzyka ta. Wracają echa zdarzeń, a wśród nich znajome twarze. Widzę nas, widzę nas. Gdy noc przenosi mnie w obłoki snu, na ustach czuję dotyk. Stoi na stacji lokomotywa. Ciężka, ogromna i pot z niej spływa. Tłusta oliwa stoi i sapie, dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch, jak gorąco. Uch, jak gorąco. Chciałabym, żeby właśnie zobaczyli, że ktoś taki był w Mielawie, który chodził po ulicach i rysa pomalował. A jak przyjeżdżało, jeszcze kiedyś przyjeżdżali Niemcy, bardzo dużo było tych przyjeżdżających i mąż zawsze jak rysował, czy w rynku, czy gdzieś chodził, byli zachwyceni, że coś takiego robił, że jest taki człowiek, bo drugiego nie było takiego malarza jak on, że chodził po ulicach i siedział i malował. Turcji jednak w porównaniu z innymi krajami muzułmańskimi, no jest tutaj mimo wszystko dużo swobody pod tym względem kobiety, jeżeli
same jakby decydują na tym, czy chcą nosić te chusty, czy nie, na pewno to nie jest państwowo narzucone. Rzadko kiedy naprawdę takie oglądam obrazki w Turcji, że od stóp do głowy na czarno poubierane kobiety. Jeżeli już w Turcji kobiety nakładają te chusty, to jest w tym dużo uroku, fantazji, pomysłowości. Ja naprawdę... taki termin Pax Minoica, czyli oni potrafili stosunki z sąsiadami, z sąsiednimi wyspami, a także z Egiptem, bo bardzo
bliskie stosunki łączyły ich z Egiptem faraonów, ustanowić na bazie pokojowych, na bazie pokojowej. Oparte to było na międzynarodowym handlu, bo to był lud handlowy. Docierali do takich miejsc, gdzie nam się to może wydać nieprawdopodobne, ale na przykład paciorki, które wyrabiano z Knossos, znaleziono właśnie w dalekich Indiach, w Mohenjo-Daro. Także może przez jakiś system faktoria, może bezpośrednio, tego się nigdy nie dowiemy, docierali aż tam, więc jest to naprawdę niezwykłe. Znaleziono też bardzo charakterystyczne znaki dla tej kultury, mianowicie podwójne topory. Tożsamość narodowa, jaka jest pani dzisiaj? Czuje się pani Polką? Polką, tak. Wybitnie Polką i jest i Polką wywodzącą się z rodziny patriotycznej. Mm-hmm. Tak uważam, bo mój tatuś, mając te 18 lat, zaciągnięty został do wojska austriackiego, bo to jeszcze był 17 rok. 17 lat miał. 17. Mówię szczerze, że to była niesamowicie piękna wędrówka. Ten ostatni rok, półtora właściwie od momentu, jak spotkałam pana Tadeusza Szermę. Patrząc w te jego niebieskie oczy, wiedziałam, że ma za sobą nie tylko niesamowitą historię, ale jakieś ogromne ciepło i powiedziałam, że nie, ja tak łatwo stąd nie odejdę. I pojechałam kilka dni później sama już, bez zapowiedzi do pana Szermera i odbyliśmy jedną z najpiękniejszych rozmów w moim życiu, jaką miałam ze starszą od siebie osobą. I wtedy zrozumiałam, że... I wtedy również dał mi takie zielone światło poprzez to, że się całkowicie otworzył. I zrozumiałam, że również miała potrzebę rozmawiania. To jest zupełnie coś innego. Miała absolutną potrzebę rozmawiania, dzielenia się tym całym swoim życiem, swoimi doświadczeniami. Dlaczego nie dotykamy ognia? Po co? Może nam zrobić krzywdę, tak? Parzy, czyli jesteśmy zgodni co do tego, że co nam robi, jakie zagrożenie niesie dla naszego życia? Bardzo duże czy małe? Bardzo duże, czyli możemy od ognia na skutek kontaktu z ogniem, czyli z pożarem, możemy umrzeć, tak? Właśnie. A życie jest piękne, trzeba zobaczyć w życiu wiele rzeczy, przynajmniej Disneyland albo jeszcze kilka razy pójść do cyrku, więc co? Ognia nie dotykamy. Thank you.
liczba cała. 20. Dwucyfrowa. 20, proszę Państwa. Brawa dla Pani. Końca świata. Pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny. Młode wróble czepiają się rynny. I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata. Ciszy, gdy miasto zasypia umęczone pracą, gdzie tylko kot czarny ulicą przemyka, jakby się mych myśli też czarnych wystraszył. Wyrzekłam matkę.